Witajcie! Wiemy, że marzeniem każdego z Was jest skoczenie takiego elementu jak salto w tył. Dzisiaj pokażemy Wam zestaw ćwiczeń, który umożliwi Wam bezpieczne wykonanie tego elementu. Na początku wykonujemy ćwiczenia, które mają za zadanie podnieść temperaturę Waszego ciała. Skip A przez 10 sekund, kolanka wysoko. Skip C, obijamy pośladki naszymi piętami, również przez 10 sekund. Podskoki obu nóż. Następne ćwiczenie. Z przysiadu podpartego wyrzut nóg do podporu przodem, powrót oraz wyskok do góry z rękami prostymi. 10 razy. Zderzenia tyłem, wstawanie do postawy. Zauważmy, że ręce są proste i cały czas w górze nad naszą głową. Nie podpieramy się, wstawając na nogi. 10 razy. Teraz przechodzimy do ćwiczeń rozgrzewających poszczególne partie naszego ciała. Na początek wymachy ramion góra-dół, 10 razy. Wymachy ramion przód-tył, również 10 razy. Aby w pełni rozgrzać nasze ramiona i przygotować je do salta, dodajemy jeszcze krążenia ramion 20 razy w przód oraz 20 razy w tył. Następne ćwiczenie. Stajemy w lekkim rozkroku, ręce na bioderka. I wykonujemy krążenia bioder 10 razy w jedną stronę i następnie 10 razy w drugą stronę. Rozciągamy mięśnie dwugłowe uda. Robimy to poprzez przyciągnięcie kolana do klatki piersiowej. Staramy się przez 10 sekund utrzymać bez ruchu. Druga noga. Teraz rozciągamy mięśnie czworogłowe uda. Łapiemy za stopę z tyłu oraz przytrzymujemy 10 sekund. I zmiana nogi. Rozgrzewamy stawy skokowe, aby przygotować nasze kostki do skakania salta przez 15 sekund i druga noga również 10-15 sekund. Na koniec uginanie kolan, aby dobrze rozgrzać nasze stawy kolanowe. Teraz przechodzimy do ćwiczeń bezpośrednio przygotowujących nas do salta w tył. 15 podskoków na prawej nodze. Oraz 15 podskoków na nodze lewej. Następnie wykonujemy wyskoki z miejsca do samej góry. Staramy się te wyskoki wykonywać najwyżej jak umiemy. Zauważcie, że po każdym wyskoku robimy ładne lądowanie, aby przygotować się do lądowania, jakie będzie nam towarzyszyć podczas salta w tył. Schodzimy do półprzysiadu i dynamiczny wyskok w górę.
Zauważcie, że ręce są przez cały czas trwania ćwiczenia proste. Tutaj mamy zbliżenie pokazujące, jak mają pracować nasze nogi. Najpierw prostujemy kolana, a na koniec strzelamy z palców. Następne ćwiczenie, siad klęczny i wyskok do góry, lądujemy na dwie stopy. W lekkim przysiadzie. Ręce pracują tak samo jak w poprzednim ćwiczeniu. Proste ręce idą z dołu do góry, aby pociągnęły nas w tym wyskoku. Lądujemy stabilnie na dwóch nogach. Następne ćwiczenie, bardzo podobne do tego poprzedniego. Wyskoki w górę, tylko że z klęku na jedną nogę. Takich wyskoków robimy też 10. 5 na jedną nogę oraz 5 na drugą. Przechodzimy do wyskoków połączonych właśnie z tym ćwiczeniem, które było przed chwilą. Wyskakujemy na maksa do góry, grupujemy, czyli ściągamy obydwie nogi do klatki piersiowej i ładnie lądujemy. Wykonujemy takie ćwiczenie 10 razy. Następne ćwiczenie, czyli popularny scyzoryk, leżenie tyłem, ręce w górze i dynamiczne ściągnięcie kolan i głowia w kulkę. Następne ćwiczenie. Ręce przyklejone nad głową do ziemi i dynamicznym ruchem ściągamy nogi, dotykając dłoni. Również 10 razy. Każde ćwiczenie, które teraz występuje, wykonujemy 10, nawet do 15 razy. Następne ćwiczenie, czyli pełny ruch, taki jaki wykonujemy w salcie w tył. Ręce z dołu do góry, ściągamy nogi do klatki piersiowej i prostujemy na ziemię. Zauważcie, że plecy są cały czas przyklejone do ścieżki. Nie podnosimy pleców, wzrok cały czas skierowany w sufit. Następna faza salta w tył, czyli lądowanie. Zwróćcie uwagę na moją pozycję podczas tego ćwiczenia. Lądujemy na lekko rozłączonych nogach w półprzysiadzie. Chodzi o to, aby to ćwiczenie wykonać w ten sposób, żeby zatrzymać się bez ruchu. Możemy utrudnić to ćwiczenie w taki sposób, że stajemy na jakimś podwyższeniu i wykonujemy je tak samo. Lekki wyskok i stabilne lądowanie na dwóch nogach. Za każdym razem stabilnie zatrzymujemy się na nogach i odczekujemy 2 sekundy. I na koniec prezentacja całego elementu, czyli salta w tył. Zwróćcie uwagę na 3 fazy. Wyskok, grupowanie i lądowanie. Musicie wykonywać pokazane wcześniej przeze mnie ćwiczenia z należytą starannością, abyśmy później razem na treningu mogli połączyć te ćwiczenia właśnie w takie salto w tył. Dziękuję Wam za obejrzenie do końca i ćwiczcie starannie.